Dlatego też jednocześnie proszę Was, aby w przypadku, gdy radni z takim błogosławieństwem Kukiz15 dostaną się do jakiegokolwiek programu samorządowych, od samego początku miejcie na nich oko. Ja starałem się, by błogosławieństwo dawać tym ludziom, którzy są gwarantem ciągłych konsultacji z obywatelami w przypadku wyboru, ciągłych konsultacji z obywatelami i traktowania obywatela jako pracodawcę. Nie jako poddanego, jak to czynią partie polityczne, ale jako pracodawcę. Zmierzam do takiego ustroju, gdzie choćby na poziomie samorządu, nie raz na 5 lat dany delikwent, kandydat złożył dziesiątki obietnic, a po wyborze przez 5 lat zamknął drzwi i robił swoje, tylko chciałbym, aby ten kandydat, ten przyszły radny był zobligowany, by dążyć do takich zmian, które polegają na konsultacjach obywatelskich i na corocznym referendum przed zatwierdzeniem budżetu danej małej ojczyzny. To obywatele mają się przede wszystkim w pierwszej kolejności wypowiedzieć, czy chcą na przykład, nie wiem, basenu na terenie swojej gminy czy swojego miasta, czy wolą w pierwszej kolejności wybudować drogi, by do tego basenu nie brodzić po błocie. To nie może być jakaś decyzja tylko tej grupy wybrańców, ale to ma być, oni mają realizować decyzje obywateli. Dążymy do takich samorządów, w których przede wszystkim będą obowiązywały trzy zasady. Zasada jawności, zasada zrównoważonego budżetu i zasada demokracji bezpośredniej. Jeśli chodzi o jawność, to z całą pewnością od radnych, którzy dostali się do samorządu z błogosławieństwem Kukiz15, będę wymagał, aby propagowali, robili wszystko, by odbywały się konkursy na prezesów, na szefów, na zawiadujących spółkami komunalnymi. Tutaj Magda wspomniała o spółce wodnej, o tych horrendalnych zarobkach prezesa, o tym, że właściwie spółka, która jest powołana, to jest jeden tylko z przykładów spółki, mamy też przecież przedsiębiorstwo oczyszczania miasta i tym podobne sprawy, że spółka, która ma służyć obywatelom, tak naprawdę zrobiła sobie biznes na pieniądzach obywatelskich. A ich psim obowiązkiem jest dostarczanie ciepłej wody, czystej wody i brania za to pieniędzy takich, które no, są jakimiś pieniędzmi, na jakie się zasługuje. No, to są kolosalne, nie można ceną wody zarabiać na siebie i na swoje rodziny i to jeszcze w jakichś potężnych dysproporcjach. Konkursy to jest jedna sprawa. Oczywiście jawne powinny być również rejestry umów. Nie może być tak, że za pieniądze obywatelskie robi się przeróżne biznesy, robi się przeróżne umowy z różnymi wykonawcami i nie ma się pojęcia, ludzie nie mają pojęcia, ile to kosztowało, ludzie nie mają pojęcia, dlaczego akurat ten wykonawca, a często się zdarza tak, że jest po prostu deal, jest po prostu układ, reszta jest prawie, że zasada. Układ, ty będziesz robił, ale wiesz, zamiast za to, to no nie będę tego tematu rozwijał. To jest jawność w wielkim skrócie. Zrównoważony budżet to nic innego, jak rozsądne gospodarowanie pieniędzmi i niezadłużanie regionu, czy miasta, czy samorządu w sposób skutkujący tym, że kilka następnych pokoleń, czy następne pokolenia będą spłacały długi zaciągnięte na jakieś chore wizje włodarza miasta. To zadłużanie, jeżeli już, bo wiadomo, że czasami prowadząc jakąś inwestycję trzeba wziąć pożyczkę, ale to właśnie się wiąże z tym trzecim filarem, czyli zasadą demokracji bezpośredniej. Jeżeli chcemy zadłużyć miasto, chcemy zadłużyć naszą małą ojczyznę, to najpierw skonsultujmy to z obywatelami. Zróbmy to w drodze referendum. W ciągu 5 lat zróbmy tych referendów 5, corocznie.
odwołujmy się do opinii obywateli, żeby również obywatele ponosili współodpowiedzialność za decyzję, żeby